Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnym koncercie Fortepianarium. Koncercie niecodziennym, dlatego że nie możemy organizować naszych zwykłych spotkań, ale postanowiliśmy dokonać pewnej ilości nagrań, które pozwolą Państwu cieszyć się naszymi instrumentami, a może pozwolą również dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Fortepianarium to miejsce szczególne. To kolekcja instrumentów, prywatna kolekcja instrumentów, udostępniana pro publico bono dla koncertów, warsztatów, badań, nagrań. Mogą tu Państwo zobaczyć dawne fortepiany, klawesyny, organy elektroniczne, fizharmonie. Dzisiejszy koncert będzie poświęcony organom i fizharmoniom, ale na początku zabiorę Państwa do mojego domowego studia, dlatego że mam tam instrument zawierający brzmienia barokowych organów. A chciałem dla Państwa wykonać koncert kompozytora, którego uwielbiam. To kompozytor, który tworzył po Händlu i jakby w cieniu Händla, ale tak naprawdę jego koncerty organowe to muzyka z jednej strony bardzo podobna do Händla, a z drugiej strony muzyka, która jest na tym samym poziomie, jest tak samo błyskotliwa, wspaniała, potężna, lekka, wirtuozowska. To John Stanley, niewidomy organista z Londynu, a ja dla Państwa zagram koncert w tonacji G-dur o czterech częściach. Ladies and gentlemen, welcome to Fortepianarium, a very special and unique collection of musical instruments. Among them you find ancient pianos, harpsichords, harmoniums and electronic organs, and this private collection is available for concerts, recordings, workshops, research, as most of our instruments are in playable condition, and eventually we plan to restore other instruments as well. For the first piece, I'm going to take you to my home studio and I'm going to offer you a concerto by John Stanley, a composer whom I love and admire. Nobody wrote such good Handel concertos as Stanley did, and this is just fantastic and brilliant music. So I hope you will appreciate this concerto in G major in four movements, performed on a clavinet keyboard with very nice baroque organ sounds. Thank you.
Wracamy do fortepianarium. Proszę Państwa, co zrobić, kiedy potrzebujemy ukoić wzburzone nerwy, tak jak teraz w czasie koronawirusa? Jednym ze sposobów jest uprawianie muzyki w domu, wykonywanie muzyki w domu na jakimś instrumencie, który będzie cichy, który będzie miał ciepłe brzmienie. Tutaj mają Państwo instrument idealny do takiego celu. To fizharmonia firmy Manborg. Proszę nie dać się zwieść pozorom. Ten instrument tylko wygląda potężnie, ma dwa manuały, pedałową klawiaturę, ale tak naprawdę jest to instrument zaprojektowany z myślą o ukołysaniu nerwów w warunkach domowych. To jest właśnie instrument o bardzo ciepłych, miłych dla ucha brzmieniach. A wykonam dla Państwa teraz dwie kompozycje Wasyla Barwińskiego. Przepiękne kompozycje autora, który stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli lwowskiego środowiska kompozytorskiego w XX wieku. Będą to utwory fortepianowe, ale doskonale pasujące do tego instrumentu, wydane w Wiedniu w 1925 roku. Utwory nazywają się Der Leiermann, czyli Lirnik, i Wiegenlied, czyli Kołysanka. Ladies and gentlemen, back to Fortepianarium. It's my great pleasure to introduce to you this instrument, which is a harmonium by Manborg, built in 1908 or 1909. It's quite a big box. You could expect a big sound, but as a matter of fact, this instrument was designed as home music making tool. It has a sweet, warm, and soft tone. I'm going to play two compositions of an Ukrainian composer, Wasyl Barwiński. These compositions were originally published in Vienna in 1925, and they're called Der Leiermann, the hardy-gardy player, and Wiegenlied, the cradle song. As you will see, these compositions are perfectly suited to this type of harmonium, even if they are originally composed as piano pieces. Thank you.
A teraz kolejna miniatura na tym instrumencie, utwór drezdeńskiego romantyka, organisty, kompozytora, tworzącego w XIX wieku, Gustawa Merkela, Scheffelslied, czyli pieśń pasterza. Another lovely miniature of this instrument, Shepherd's Song by Gustav Merkel, an organist and composer living in Dresden in the 19th century. Szanowni Państwo, tę kompozycję Merkela odnalazłem w zbiorze takich domowych utworów na fisharmonię zebranych przez Jacques'a czy Jacobusa Ponseta, holenderskiego organisty i kompozytora tworzącego w XX wieku. I teraz dwa kolejne utwory z tego zbioru. Pieśń burłaków nadwołżańskich w jego opracowaniu oraz sławny marsz weselny z opery Lohengrin Ryszarda Wagnera. Two more compositions from the collection of easy listening harmony music by Jacques Ponset. Burlaks or Volga Boatman song, very popular in the recording by Fyodor Shalapin, and the famous bridal chorus from Wagner's Lohengrin. Thank you.
No to w takim razie jeszcze jeden utwór ze zbioru Jacques'a Ponce, ale tym razem na innym instrumencie. To będą organy elektroniczne w Wurlitzer 4037, a utwór nazywa się Wiedeński Raj i jest to piosenka skomponowana przez Aleksandra Krakauera. One more instrument and one more piece from Jacques Ponce's collection. The instrument is Wurlitzer 4037 electronic organ, and the piece Viennese Song, Viennese Paradise, composed by Aleksandra Krakauer. Szanowni Państwo, czas na nasz ostatni utwór. To będzie jeszcze jeden koncert Johna Stanleya, koncert w tonacji B-dur. Fantastyczny, handlowski utwór. Ja żegnam się już z Państwem i zapraszam do Fortepianarium albo do słuchania następnych koncertów online. Ladies and gentlemen, thank you for watching our program. Now I'm taking you back to my home studio, where I'm going to play another concerto by John Stanley in B flat major from Opus 10. Brilliant, splendid Handelian music, and I'm so happy that I can offer this music to you. If one day you happen to be in Upper Silesia and if you want to visit Fortepianarium, please contact me via our webpage. Goodbye. Thank you.
Thank you.